Dzień dobry. Oczywiście w miarę jak rodziny się nam rozrastają, wydaje mi się, że trzeba je powiększać. To jest rodzina a la włoska, chyba moja najbardziej włoska. Ona już zaczęła czerwić ten trzeci korpus u góry ostatnio. Zobaczmy, ile go wykorzystała. No, to chciałem powiedzieć, mam zamiar dołożyć jej czwarty korpus. Zobaczymy, ile tutaj ona sobie zaczerwiła. Jeśli zaczerwiła już te ramki wokół, tak, no to będziemy tutaj interweniować, dołożymy jej czwarty korpus. Tu przodu widzę, że trochę jeszcze nie zajęły, ale to zaraz będzie dużo pszczoły z tego i one to pobudują raz, dwa. Tu co robią na tej ramce, cośmy tak włożyli osłonową, co robią? Co robią, są larweczki, czyli ja uważam, przeszła tak na ten korpus do góry. Tu budują sobie ten mój plaster. Zobaczmy, co się dzieje na korpusie na dole. Zobaczmy. I ewentualnie ten podniesiemy do góry. Tu ten przód, co nie jest tak obsiedzony mocno przez pszczoły, to tak może być. Ja tak robię czasami. Powinno być trochę, to wszystko powinno być trochę bardziej po środku, ale nie ma takiego dramatu. Położymy tylko tą szmatkę, tak, o, że może nie przygniesz pszczółek za mocno. O, dobra, jedziemy, rozkładamy towarzystwo. Mam nadzieję, że nie ma tam miseczek i larw i jajeczek. To bym był zadowolony. Tu proszę mi się schować trochę towarzystwo. Dzisiaj trochę wieje, chłodny wiaterek, więc tu przedniej ramki jeszcze nie zrobiły. Zobaczymy, jak tu się zalewają, czy się pyłkiem za bardzo nie ten. Czy się za bardzo nam pyłkiem nie podlewają, znaczy nie zapychają pyłkiem. Ja widzę, że to chłodno, trochę deszczyk pada, one zaraz tym pyłkiem się strasznie za tu wszystko zalane. To jest miód. No zobaczymy, czy dalej już zaczerwione, czy te wszystkie plasty są poczerwione. To odkopiemy dwie ramki najstarszego i przerzucimy na ten środek. Przerzucimy tu wszędzie, co ona tu wyczynia. No nic, one to podlewają wszystko, wszystko chcą zalać. Wszystko chcą nam zalać. Tu jest czerwik. O. No dobra. To był nasz najstarszy czerw. Jak on tak wygląda od spodu? Dobre są te larwy, nic nie jest. Ja czasem tak sprawdzam. No dobrze. To tam włożyliśmy. Zobaczmy, czy na przodzie nie ma czegoś starszego. Może tak coś się już wygryza bardzo mocno, żeby one nie miały utrudnionego tego wszystkiego, co ja im tutaj rozpieprzę. No tak. Tu są jaja wszędzie. Wszędzie są jaja. Ja chyba miałem najstarszy czerw tam, na tej ramce, to będziemy pamiętać. No patrzymy też, czy nie ma jakiegoś matecznika gdzieś uchowanego. Tak, czy nie robią tamten, możemy tak podejrzeć. No dobra, tu też dużo młodego czerwiu. No dobra, no, widzę, że ta ramka, ta co ten, to by była najbardziej chyba, ta starsza. Taka, to by można było to przerzucić. O, tu jest dużo takiego, no dobra, dobra. Tak, tak zrobimy. Wszystko zrobimy. Już się robi. Uważam chyba, że najlepsza do przerzucenia w środek to by była tamta ramka. I może ta obok nawet co ma jajka, ale rozstawimy trochę te gniazdo książkowo bardziej. Pszczoły nam na to pozwalają. No, ja czasami tak robię. Czasami tak robię. Jest to same stadium. Już zapomniałem, bo gadam. Dobra, to już składamy. Przerzucimy te dwie ramki prawdopodobnie. Te dwie. O. Tu tak nie ma właśnie jajek zrobionych, bo to się zdążyło wygryźć i jest mało tych larwek. Tutaj, no dobra, dobra. Damy jej od cieplejszego plastra. Tak. Rozłożymy je bardziej książkowo. Tą górę też trochę przestawię po środku. I będzie je nam grzało, prawda?
będzie nam grzało. I tutaj tą rameczkę chcieliśmy też przerzucić. Tak, z tym czerwiem takim, takim dość starszym. Dobrze, a tam damy jej miejsca w brud. Te pszczoły będą zaraz tu się wygryzać. Ze względu na to, że najstarszy czerw w rodzinie, no to też trzeba uważać, żeby go nie przechodzić, bo to strasznie szkoda takiego czerwiu. Dobra, tutaj sobie przykryliśmy i teraz musimy to zmontować bardziej książkowo. Tu zrobimy tak. Tu zrobimy tak. O. I tu zrobimy ten. Tu już chcieliśmy jakieś sieci włożyć. Taką no, starszą ramkę już mi się kończą. Trochę do wyczyszczenia, ale będzie dobra. Tu włożymy susz. A tu jako przedostatnią, tu widzę, zalewają tą ostatnią ramkę, to może z tej też zrobią nam ładną miedzówkę. Pach. O, i rozłożymy to trochę bardziej książkowo, żebyście nie gadali i tą górę też trochę przedstawię. Dobra, my musimy postawić ten korpus nasz nowy. Tak. My postawimy ten korpus nasz ten. Tu. O. Tak by w miarę nam pasował. O. I teraz. No dobrze, jest, no jest ułożone praktycznie tak samo ten góra. Praktycznie jest ułożone tak samo. Tylko będzie więcej pustych ramek tu. A tu musimy. Aha, no dobra, dobra, trochę musimy to ułożyć jednak. Dobrze. I teraz. One, te pszczoły, nie, no nie wydaje mi się, żeby one myślały mi do praktycznie prawie końca rzepaku o tym, żeby się wyroić. Później jak ten silny pożytek będzie opadać, to trzeba będzie uważać. No i uważać trzeba będzie też, żeby one mi wszystkiego nie przerobiły na ten czerw, bo to są paskudne, one potrafią wszystko przerobić na czerw. No i dobra, no i teraz zostawię tą górę i też ją wypośrodkuję. I tu jeszcze damy pustą, tak? Tu jeszcze damy pustą. Hello? Tak? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No tak. Tu. Tu trochę zwęzimy, bo tu mam będzie pusta całkiem. Tu też. No, a tu jak tył nabudują grubo miodem, to też będzie dobrze. Dobra, i tą tutaj możemy trochę. O. I jedziemy. I zakładamy tą naszą czapkę. Ale masz dwa serwania. O. No i mamy teraz już wieżę gigant. Mamy już wieżę gigant. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak, i tą też trochę tu wypośrodkujemy. Nie będziemy tacy dla nich, żeby te ciepło im się lepiej tu rozchodziło i to było super, to było super już. A ty chcesz szczudły? Czy co robię? Szczudły chcesz? Szczudły? Tak. Tu straszna wieża mi się zrobiła. Dobra, tu wypośrodkujemy sobie, żeby te ciepło pruło sobie do góry, no nie? Żeby sobie pędziło do góry na te nasze wszystkie czerwiki, które są po środku, a one no tę oliwkę mogą sobie rozbudowywać do zewnątrz w tej chwili. Ten dół to tam nie wiadomo jak jest ułożony, ale to jest tam mało ważne. Jak mają zagospodarowane, to mają. No dobra, tak przełożyliśmy bardziej to na środek o rameczkę co najmniej i już jest lepiej. I co? I tu w tyłu im chamsko włożymy tą pustą. Pobudują to, pobudują, nie to nie. Zobaczymy co wytworzą, tak? No. Mogą, że tak, będą fajne pszczoły, to zrobią nam, że to będzie nasza pszczołóweczka. Znaczy, że to miodna będzie komórka. No dobra, i to by było to wszystko. Może jakąś świeżą szmatkę im założę. O, świeża szmateczka, tak. Już nie ta stara, sztywna, co przygniata pszczółki, o. Tak, no i to była nasza wieża i jest super. I te pszczoły teraz będą miały gdzie co wszystko sobie zbierać. Tyle, ile one mi tutaj jeszcze nanoszą, a jak odbierzemy matkę, to już w ogóle będzie szatan. No ale na razie mi się udaje dość zrobić to, że nie wpadają w nic ten szał taki, a jak padną, to widzieliście pod domem, że udało mi się to wybić na razie. Zobaczymy, co będzie dalej, nie? Tylko tam miałem gorzej ułożony ul mamy pod domem. Ten ul jest bardziej książkowo ułożony, że ten czerw idzie po środku w pionie. No i to wszystko by było. I tak może być. No, idziemy wyłączyć aparat, no bo co tu więcej. Dołożyliśmy ten czwarty korpus.
i niech działają.